Są ludzie przystosowani, można powiedzieć zaadaptowani, do tu i teraz. Czyli tutaj sobie stoi dom, tutaj sobie rośnie drzewo, tutaj jest urząd skarbowy, tutaj jest ZUS, płacę podatki, pracuję, zarabiam, żyję, jest dobrze. I są ludzie, którzy są przystosowani do marzeń. Ci ludzie często używają wielkich słów, często powołują się na wielkie wartości i tak naprawdę żyją w marzeniach. Problem polega na tym, że kiedy umierają marzenia, to oni też tak jakby nie mają już po co żyć.